Cześć wszystkim. Dzisiaj przygotowałem dla Was dosyć trudną i nietypową tematykę, a mianowicie chciałem podjąć temat powrotu starych graczy do gry. Takich, którzy wcześniej z różnych powodów, z jakichkolwiek powodów odeszli z gry, zostawiając Ciebie, mnie, sojusz, znajomych z gry. To zawsze jest smutny czas. Na szczęście zdarzają się sytuacje i wcale nie należą one do rzadkości, że dany gracz wraca po różnym czasie nieobecności. A więc gra wita nas stosownym intro, w którym pokazuje, jak nasi bohaterowie odpierają ataki zakażonych. Następnie wita nas Becca, pokazując, że jakoś dawali sobie radę podczas naszej nieobecności. Następnie krótkie podsumowanie i rozpoczynamy nową, starą grę oknem powitalnym z propozycją transferu do nowego stanu. Wielu graczy pyta, zwłaszcza na Facebooku, do jakiego stanu powinni dołączyć, wracając do gry po długim czasie nieaktywności. Chciałbym przedyskutować tutaj teraz z Wami stosowne wzmocnienia, które otrzyma powracający gracz, a ocenę, czy warto, pozostawiam Wam. Dostajemy informację, że jeżeli przeniesiemy się, to nie będziemy mogli wrócić już do starego stanu. Pytanie, czy już nigdy? To jest dziwnie sformułowane. Oprócz tego gracz, który powróci do gry, otrzyma bohaterkę Mikoto. Czy jest ona game changerem, który przywróci radość z gry, pomoże się obronić przed silnymi graczami? Nie, nie jest. I nie, nie pozwoli się obronić. Ta nagroda transferowa jest, żeby nie użyć dużych słów, ona jest całkowicie bez sensu. Oprócz tego, codziennie przez tydzień wykonanie pierwszych 5 zadań wywiadowczych da nam 5 razy więcej nagród, czyli na przykład zamiast jednej skrzynki z plazmą otrzymamy ich 5. Do tego 5% przyspieszenie szkolenia. Mogę się założyć, że nikt nie zauważy różnicy. Do tego 5% przyspieszenie konstrukcji stawiania nowych i ulepszenia starych budynków. Tutaj sytuacja jest jeszcze mniej ciekawa niż w przypadku treningu żołnierzy. Wzmocnienie niezauważalne dla graczy. Ciekawostką jest, że wzmocnienia badań nie ma. Za to otrzymamy 50% wzmocnienie szybkości pozyskiwania surowców. Nie mylcie jednak tego z dwukrotnym przyspieszeniem zbierania. Na przykład, jeżeli zbieranie 33 milionów pomidorów, ziemniaków czy desek zajmuje średnio 8-10 godzin, to te 50% wzmocnienie nie sprawi, że czas to będzie 4-5 godzin. To tak nie działa. 50% więcej nagród zdatków sojuszu. Biorąc pod uwagę, że wszystkie badania sojuszu są zrobione, ten wzmacniacz przyniesie nam trochę więcej srebrnych monet, które można wydać w sklepie sojuszu. Oprócz tego mamy zwiększoną o 3 pomoc czasową sojuszu, zarówno pomoc nam, jak i kiedy my pomagamy sojusznikom. Jeżeli mam być szczery, jest to niezauważalne dla graczy. Następnie mamy zwiększoną o 10% pojemność rajdu w wydarzeniu Pułapka Kreatora oraz o 10% zwiększone obrażenia w tym wydarzeniu. Ok. Kolejne wzmocnienie dotyczy 10% obniżenia zużycia kondycji w ataku na strefę plagi oraz zwiększone zostają obrażenia zadawane strefie plagi. Problem w tym tkwi taki, że wydarzenie strefa plagi zostało przez deweloperów wycofane jakieś 1,5 miesiąca temu. A więc, drodzy deweloperzy, pobudka, czas zaktualizować pewne rzeczy w grze, jeżeli chcemy w jakiś sposób ściągnąć graczy, którzy grali z nami wcześniej. O Yukimura Mikoto już mówiłem, żaden plus z otrzymania jej. Za to dostajemy 500 żetonów weterana, które można zużyć w korespondencyjnym mini wydarzeniu. Wybierając stan, do którego można się za darmo przenieść, mamy możliwość podejrzenia, jak wyglądają sojusze oraz rozkład siły w danych stanach. Niestety nie mam wiedzy, na jakiej podstawie przydzielane są stany, ponieważ proponowanie kontu, któremu kwatera ma poziom plazma 1 i nie ma w zasadzie nic ulepszone od 2, może 3 lat, proponowanie takiemu graczowi pojawienia się w stanie np. 428 lub 481 rozpatruję osobiście w kategorii kiepskiego żartu. Podsumowując, State of Survival jest grą, w
którą na pewno warto grać, w szczególności dla znajomości i społeczności, które się tutaj tworzy. Po długim czasie nieaktywności konta, moje osobiste zdanie to rozpoczęcie nowej gry w nowym stanie, bo nagrody, wzmocnienia, które się otrzymuje, są żadną zachętą do gry. W tej sytuacji deweloperzy mają jeszcze sporo do nadrobienia. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym wideo.